I witam, kolejny odcinek Zagrajmy w GTA Vice City. Ja jestem Finom i udajemy się na kolejną rozwałkę. Tylko najpierw potrzebuję jakiś samochód zdobyć. Dobra. Jeszcze policja, jejciu no. Cię postara mało. Na szczęście, dobra, jedziemy niedaleko. W sumie może lepiej było i po prostu przebiec się. Jak się tutaj zdupiłem, dobra. Gdzieś tutaj chyba, tak? Będzie ta rozwałeczka. Nasza 13. No, rozwałka, nie lu... A, sorry. Nie tutaj, po drugiej stronie. Północ tam jest wschód, no. Dobra, już szybciutko przebiegniemy na drugą stronę centrum. Biegniemy, biegniemy. Na szczęście mamy nieskończony sprint, bo no, zrobiliśmy co trzeba. To było chyba za kareteczkę, tak? Karetkę, 12 poziomów ukończonych. O, jest. Dobra, to bierzemy. M4, 20 gangsterów. 35 gangsterów, dużo. Ale kurde, to ma odrzut. Na szczęście też sprzątamy ich raz, dwa. O! Dobra, mamy kolejnych tutaj do sprzątnięcia. Na szczęście sami przybiegają. Biją policję, ha, ciule, biją policję. No i oberwało się i mi. Dobra, potrzebuję więcej gangsterów. Są jacyś. Tutaj jest więcej. Dobra, jeszcze 6 muszę sprzątnąć. Kurde, policja, nie teraz! Jeszcze tylko dwóch! Mamy! Dobra, rozwałka wykonana, ale policja mnie goni. Szybko uciekajmy. Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. No, troszkę pancerza mi się straciło, ale tu chyba jest gwiazdka gdzieś na dole, tak? Tam jest gwiazdeczka. Stracimy jeszcze trochę pancerza, ale sobie go zaraz odnowimy. Dobra, mamy to. Teraz musimy wziąć taksóweczkę. I pojechać z powrotem zapisać giereczkę do naszego studia filmowego. I tam będzie misja wykonana, znaczy misja, no. Będzie gra zapisana, bo już rozwałka jest wykonana, tak? Więc nie ma co zwlekać. Ale poleciałem! Kurde, co to było? Superman czy co? Dobra, wysiadamy. Zbierzemy naszego tysiaczka. Idziemy tutaj po pancerz, bo tutaj się kitra pancerz. I zapisujemy gierkę. Będzie kolejna rozwałka już za nami zapisana. Bach. Tutaj zapisujemy na tak. Zobaczmy sobie. Ciągle rzezimieszek, ale punkty nam wzrosły, ciągle 62%, ale już 13 rozwałek wykonanych. Dobra, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, cześć!